Cieszę się, że mogłem ci zrobić niespodziankę, bo ty jesteś strasznie wymagająca bestia. No nie? I obrażalska. A obrażalska to już w ogóle, słuchaj, jesteś taka obrażalska tupa, ale cieszę się, że znowu na twojej twarzy zagościł uśmiech i radość. No wiesz, że ja lubię ładne miejsca. No ja wiem, że ty lubisz luksus, no, kochanie. Byliśmy we dwoje, nie było nikogo, bo tak bardzo prywatnie. Czuję się, jakbym tam mieszkał, tak naprawdę, tak fajnie. Nie zastanawiałem się nad czymkolwiek. Wyłączyłem wszystko i myślałem tylko o nas. To mi się podoba. Proszę fajnie, panu, co? Śniadanie już cieka. A dziękuję, dziękuję bardzo. O Jezus. Jakie, Gabriel, śniadanie. Voila. Królewskie. Tak, wolny czas to można spędzać. To co, czy ja mam ciebie obsłużyć? Czy ja mam dzisiaj być twoim kelnerem? A jeżeli miałbyś na to ochotę, ja naleję sobie. Wiesz, no obsłużyć to ja ciebie mogę, tylko nie wiem, w jaki sposób sobie życzysz. Wędlinki, serek, co pan sobie życzy? Zaskoczyłeś mnie. Cały czas mnie zaskakujesz. Ty też mnie zaskakujesz. Bardzo mnie zaskoczyłeś, Gabriel, z tym łóżkiem. Chciałem ci powiedzieć, niestety. No ale trudno, jeszcze się trochę postaram. Przygotuję kilka niespodzianek i mam nadzieję, że nasza obecna sytuacja szybko ulegnie zmianie. Obiecaj mi jedno, że już pod koniec naszych wakacji będziemy spali w jednym pokoju i w jednym wspólnym łóżku. No ja myślę, że to może wcześniej nastąpić. Że to nastąpi wcześniej? No. No to ja bardzo bym sobie tego życzył. Ale to bardzo, słuchaj. Strasznie mnie rozczuliłeś. No przestań! Gabriel! Co się dzieje? Ej! Misiu! Ja nie płaczę z niej, jeszcze nie coś no, ale... o tym. Daj buziaka. Kocham cię, Misiu. Chciałabym, żebyśmy na co dzień cieszyli się właśnie tak, żebyśmy się budzili w takich pięknych miejscach, żebyśmy wspólnie sobie spędzali wolny czas, żebyśmy wyjeżdżali jak najczęściej. A cała reszta... sama przyjdzie.